Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Kontynuujemy naszą przygodę w Skyrim Special Edition na modach, moi drodzy, ze Szarego Kaptura Nocnicy, Ruiny Khenz Doom. Przedostatnia prawdopodobnie lokacja w tej modyfikacji. Musimy zebrać cztery części Pretoriana Krasnoludzkiego. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Ze mną jest Barbas Lydia i mam nadzieję cała rzesza miłośników Elder Scrolls. Oraz zagrajmy. O kurde. Są trzech. O ja jebie, trzech naraz. Dobre. To mi się nawet bardziej podoba, niż jakbym musiał szukać ich po kolei. O fuck, jestem sam. O ile to oni. Bo jeszcze to nie musi być Pretorianin, może to być, wiecie, Centurion, czy jakoś tak. O kurwa, chyba się obudzili. Naszyjnik niezwykły, zręcznych rąk. Spoko, srebrny naszyjnik z shitem. Szmaragdowy łuk. Uuu. Wezmę za 3320. Kurde, nie uniesę znowu. Wywalimy te graty. Wielki, wielki, większy, większy, większy. Ale Umbra też jest, kurde, nie? Jest głodny i zadaje potężne obrażenie. Obrażenie 70. 82, no jednak. Lecimy z tym gównem. Jest Pretorianin. Zajebiście, stary. Dobrze, że nie zmarnowałeś kondycji. O, dobrze, że stanęli sobie. Oni mają jakiegoś trzaska, że jak stoisz wyżej, to cię chyba nic nie mogą zrobić, bo nie są tak, kurde, nie domyślają się jakby, jak to się robi. Jak podnieś ręce, nie są w stanie chyba. Aż se wezmę chyba na faskę. O kurwa, jak zajebiście, nic mu nie robi. To można sobie wyćwiczyć trochę, nie? Co my tu jeszcze mamy? Krąg siły chciałem, te iskry może lepiej. Oj, jaj, iskry to i tak dwa musi być, tak? Nie. Mace of Molag Bag. Bilbo Baggins. Taka walka może być. Muszę sobie trochę podreperować te moje, kurde, ale to... Widzicie, mało tego używam, tego zniszczenia i kurde... Słabo daje, strasznie. Ogólnie nie wiem, czemu on tak zajebał mułem, ale spoko, no co zrobisz. Nawet go nie dosięga chyba.
Okej. Ci są bardziej kumaci. Ci są bardziej kumaci. No i gdzie to jest? No poważnie, Grzegorz, kurwa. Tu chyba daleko nie jest, nie? To jest od razu tu, spoko. Szkoda, że sam jestem. Dobry ten nasilnik wybitnego zniszczenia, dobra bomba. F5. Dobra. Aha, okej. Te dwa po prawej są kumate chyba. Okej. Zajebiście. Może jak będę podchodził faktycznie od jednej manki, od lewej na przykład. Czy coś. O ja pierdolę, nie? No przydaliby mi się moi towarzysze w sumie. Ale jednym strzałem. Mikstura ochrony przed chłodem. Bo to chyba chłód jest. A co one, kurwa, się leczą? Okej. No miałbym teraz właśnie, kurde, czar zniszczenia lepsze, to by była zabawa. Dobra, czekajcie. Przywołam sobie. Gdzie te czary są? Tego Sadraka sobie przywołam. Czemu się, kurwo, nie przywołujesz? Okej. Dobrze, stój, tak, tak. Okej. Fuck, nie mam już. Draka. Patrzcie. Dobry jest. Już się zesrałem za dużo. Już nie może już.
Krasnoludy numer 3 nie czytałem, zaraz je chyba przeczytamy na faskę, jak to zrobimy. Dobra, muszę powywalać, shit. Nie tu, ty głupi. Dobra sadraka jest. Dobra w chuj. Sadraka jest jeszcze z tym se przyszła, nie? Z jakimś duchem. Ale spada zaraz. Dobra, tu se muszę poradzić, kurde. Nie, to ty łajzo głupia. Bij go. Jak jakoś czasami mają taką zwiechę, nie? Aj dobrze, kurde. Nie moja wina. I w dżądro metalowe. O, nie ma, kurwa. Dobra. 3 na 4, jednego nie wziąłem. Już się zesrał. Dobra, spadaj, no nie będę tego teraz, kurde, wszystkiego nosił. To 700 aż jest, wow. Czynniki Kaja. Co to za Kaj był? A, to jest stąd, no. Nie zebrałem wszystkich, było zadanie 6 zebrać. Nie wiem, gdzieś są pochowane. Jest opcja, żeby je poznajdować, nie? Ubiór górnika, co ty tu robisz? To mi jest potrzebne. Co ja tu noszę czasami, to nie wierzę, nie? Okej, tego chyba. No dobra, mam te, kurde, dla Sidiousa. To było takie zadanko, wiecie. Nie wiem do końca, o co tu chodzi. Chodzi jeszcze o jakieś zawory tutaj mamy, nie? Ja wszystkie pozakręcałem, ale nic to nie zmieniło. Coś tutaj można porobić pewnie, ale co ja teraz będę... Jakie to ci wymyślę, kurde? Nie mam żadnych wskazówek co do tego, nie? Wszystkie były odkręcone, ja wszystkie zakręciłem. Ale to nic nie zmienia. Pewnie muszę to dobrze zrobić, żeby wyjść teraz. No bo jak? Albo gdzieś w dupie u kogoś jest schowana dźwignia, no bo jak? O! Dziękuję, panie przycisk. No nie wiem, ciekawe co z tymi zawarami. Na tą chwilę, tak jak były odkręcone, dajmy na to, to teraz wszystkie są zakręcone, ale to nic nie zmieniło. Nawet nie było jakiegoś pstryknięcia, trzasku, pierdnięcia, błysku, czegokolwiek, co by sugerowało, że coś to zmienia. A więc, no szkoda. Jeszcze wezmę na przykład, pokręcę tym.
Ale no tak jak mówię, nie? Ogólnie ciekawe, ciekawe, ale what the fuck? Nie mam pojęcia niestety. Bo co bym nie przekręcił, to nic się nie dzieje. No i tam był jeszcze jeden zawór gdzieś daleko, jak na złość oczywiście, chuj wie o co chodzi. Zadanko też nam zniknęło chyba. Także... No dobra, spadam, nie? Pewnie o coś tam chodzi. Albo może o nic nie chodzi, po prostu tak właśnie, o, żebyś nie wiedział. Żebyś się zastanawiał. Chociaż fajne są też takie rzeczy, ja lubię, doceniam w grach, jeżeli twórcy zrobią jakąś taką zagadkę, której ty nie musisz absolutnie robić, nie? I rozwiązanie jest zabójczo trudne po prostu, w sensie, że... No ja pierdolę, nie? Ale no jak ci się nie uda, no to trudno, po prostu nie będziesz znał sekretu. I nic poza tym. To nie jest jakaś twoja misja. A co tu się pokaże? Jakieś teleporty? Patrzcie. Może to te zawory właśnie. To zrobiły. I potem na przykład po 20 latach ktoś kurwa odkrywa jakąś... O, patrzcie, jest faktycznie. To dzięki tym zaworom pewnie. Mamy teleporty do komnat zachodu, więzienia, pradawne ścieżki, czyli na sam początek chyba. I ukryte komnaty, i nawet mroźny azyl. I to jest właśnie taki dobry motyw bardzo tutaj, to mi się podoba, co teraz to zostało zrobione, ponieważ no na przykład teraz 4 dzienników nam brakuje, żeby zrobić to zadanie wspomnienia Umbranoxa. Co nie? Z tym, że nie mam pojęcia, gdzie one są i nie będziemy ich teraz szukać specjalnie po to. Zostawię to wam, jeżeli macie ochotę oczywiście. Ponieważ jest to opcjonalne. Ale w momencie, kiedy jesteście tu, gdzie teraz ja i się zatrybiliście, że właśnie nam, wam tego brakuje i martwiliście się, że już tego nie zrobicie, no to właśnie przed wami otwiera się taka możliwość. Bardzo fajnie. Zajebiście pomyślane. Jestem bardzo pod wrażeniem tego, tej modyfikacji, tej historii, przygody. Bardzo. Ale my lecimy dalej, moi drodzy. Bo ile można na pustyni siedzieć? Ja tam jakieś pieprzone dzienniki. I zaniesiemy Cidiusowi 4 rdzenie. Zobaczymy, co on powie w sumie, nie? Ale to pewnie będzie tyle. Oj. Niechcący się zacząłem włamywać. Polas gdzieś oczywiście. Dzień dobry. Udało mi się znaleźć do ciebie 4 rdzenie energetyczne, Pretorian. Dobrze ci poszło. Cieszę się, że ci się udało. Proszę, weź to w ramach wynagrodzenia. Do zobaczenia. 2 koła. No i tyle. Czyli takie proste. To oczywiście jeszcze do sklepu zajdziemy, moi drodzy. I ruszamy na mauzoleum. No tak. No tak, jeszcze. Emporium zamknięte w ogóle. Czemu, kurwa? Która jest godzina 9? Ile się można obcyndalać? No dobra, zajebiście.
Może po prostu schowam. No schowamy swoje tutaj złoto. Tu już też nowych rzeczy nazbierałem, chciałem sprzedać właśnie. Tu chyba miałem łuk dla Lidii. Osłaniam cię. Będę dźwigać twoje ciężary. Co ty tu masz? Zapomnianego chaosu. A, ebonowy ma, no to ja nie chcę ci dawać tego gówna. Ja za tobą. No chciałem sprzedać, ale nie mam miejsca, shit. Można się teleportować do Skyrim tam, co nie? Ale tak głupio trochę. Tu mam jeszcze diademy, diademy. Do pochowania. A nie, kurwa, to jest... Oczywiście kufer. Ciekawe o co chodzi z tym mroźnym. A jebać na razie. Okej. Okej, nie jest źle. Tą resztę rzeczy chciałbym na pewno sprzedać jako pierwsze, więc je zostawię. I lecimy. Znienawidzona burza. No ale zrobiliśmy tutaj, jak widzimy, dobry exploring, zrobiliśmy zadanka. Pozostaje nam udać się w kierunku mauzoleum, moi drodzy. Dzień dobry. Dzień dobry. Potrzebujesz czegoś? Panie, co pan? Gdzie oni są? You never know. Okay. Dobra, musimy założyć na siebie teraz gepardów, kurde. Przymierze. Będziemy mieli z pradawnymi gepardami. Nie wiem, gdzie są moi przyjaciele, jak zwykle mnie zostawili. Zachlali w tawernie.
Chujowa pogoda na podróżowanie, co? Ale troszkę spokoju też się przyda czasami. O kurde, labirynt. Miałem taki chyba czar, czy coś, który zamienia rudę czegoś na rudę czegoś innego. Teraz muszę tylko zerknąć, bo nie pamiętam. Co jest? Kamienica, kurwa. A, no widzisz, już wszystko jasne. Nawet nie widziałem, że jestem chory. I to by mi się, proszę ja was, przydało. Co to jest WLK? O, fajnie. Gradobicie dobre jest. Zaraz zrobię tu porządek, odwaga. Przemiana. Transmutacja. Jeden kawałek nieobrobionej rudy żelaza w srebro lub rudy srebra w złoto. Okej, czyli najpierw to, co nie jest srebrem, w srebro, a potem to, co jest srebrem, w złoto. I to jest taka część mojego planu. Okej, dobrze. Jest okej. Ja sobie w zasadzie wziąłem wszystko. Gradobicie dobre jest. I kryształowy kolec. Pozwólcie chwilę. Oczywiście nie w ulubionych, bo po chuj. Gradobicie damy pod czwórką. Kryształowy kolec damy tu. Dobra. I tak sobie byśmy, kurde, później w takim jednym odcineczku pozamieniali w srebro, potem w złoto. No cześć! I byśmy się troszkę kowalstwem pobawili. Zwierzęta są takie, kurde, pocieszne czasami, nie? Tak spyska. Gorzej, że jak taki, kurwa, tygrys albo lew może ci odgryźć głowę centralnie. To już trochę gorsze jest. Tu jakby się dało wejść, może coś tam jest. Nic. Żadnej nagrody za moje ciekawstwo. Tam coś jest. Płonie ogień żywy. Okej, chyba nic nie ma. Pamiętajcie, moi drodzy, żeby się wysypiać dobrze, nie wkurwiać się, nie ma sensu.
zasadzie dobrym sposobem na to, że jest, że jeżeli nie możecie zasnąć, bo myślicie o czymś, co was wkurwia najprawdopodobniej, bo wtedy się nie śpi, jak coś jest irytujące. No albo martwi, ale w zasadzie raczej wkurza, nie? Bo prędzej sobie wytłumaczyć, chyba że nie jesteście w stanie się dowiedzieć czegoś, zanim się nie dowiecie, niż zdzierżyć, że coś jest po prostu strasznie niesprawiedliwe, czy coś w tym stylu i nie macie na to wpływu i to jest irytujące. Ale jesteście zmęczeni, ale nie możecie kurde spać, bo macie w głowie cały czas to. No to faktycznie załóżcie sobie jakieś słuchawki na uszy, puśćcie tak zajebiście cicho, tylko żeby ledwo co rozumieć w zasadzie słowa. Nie wiem, nawet taki filmik jak mój. W sensie, żeby ktoś o czymś coś opowiadał, bo wtedy będziecie mieli... Będziecie myśleć o tym od razu i nie będziecie myśleć o tym gównie. A jak będziecie myśleć o czymś takim relaksującym jak na przykład to, no to zaraz pójdziecie spać. Chodzi o to, żeby nie myśleć o tym, co was kurwa irytuje, nie? A oto i Oaza Mora Sul, moi drodzy. Zobaczymy się w następnym odcinku. W końcu dotarliśmy. Dzięki, że wpadliście. Mam nadzieję, że zostawicie po sobie łapkę w górę, subskrypcję i zobaczymy się w następnych częściach przygód Skyrim Special Edition na modach ze szarego kaptura nocnicy. Na razie.